zakupem nowego iPhone'a jest trochę takie jak z wyjściem od fryzjera. Niby jakieś czujesz różnice, niby jakieś tam zmiany są, ale mija kilka dni i o tym zapominasz, oczekując na kolejną wizytę u fryzjera. Zapraszam na porównanie modelu 13 Pro wraz z zeszłorocznym modelem 12 Pro. No i zaznaczam, moi drodzy, że na recenzję jeszcze będziecie musieli chwilę poczekać. Nie jest to pełnoprawny materiał, w którym jednoznacznie określę sens zakupu iPhone'a 13 Pro. Recenzja najprawdopodobniej powinna się pojawić w poniedziałek, w przyszłym tygodniu, a teraz chciałbym po prostu zestawić te różnice, jakie nastąpiły względem modelu 13 Pro oraz zeszłorocznego modelu 12 Pro. I świadomie zeszłoroczny model 12 Pro sprzedałem, tym samym kupując mojej żonie model 12 Pro. Tutaj mamy do czynienia z praktycznie nowym urządzeniem i tutaj również, zatem dzięki czemu miałem możliwość zestawienia urządzeń praktycznie w każdym elemencie, przede wszystkim również baterii. Tutaj kondycja na poziomie 100%, tutaj kondycja na poziomie 100%. No i jeszcze jeden temat tutaj chciałbym sprostować. Wiem, że chyba wczoraj czy przedwczoraj na kanale Roberta Nawrowskiego pojawiło się porównanie jego modeli 12 Pro Max. Zatem pamiętajcie proszę, że mówimy tutaj o modelach 12 Pro oraz 13 Pro. Modele Max trochę się różnią, przede wszystkim uwzględniając baterię oraz same odczucia płynące ze zmniejszonego notcha, dlatego cały ten materiał będziemy opierać w głównej mierze na tych mniejszych wersjach. Wizualnie oraz konstrukcyjnie są to bardzo, ale to bardzo podobne urządzenia. Zmiany, jakie nastąpiły, to trochę większa waga w modelu 13 Pro. 13 Pro jest trochę grubszy, ma odczuwalnie większą wyspę aparatów, co ma też przełożenie na jakość zdjęć, ale o tym za chwilę. No i mamy też pomniejszonego notcha, choć to bym to nazwał wielkim w cudzysłowie, ponieważ pomniejszony notch jest wszerz. Natomiast jeżeli chodzi o grubość, jeżeli chodzi o długość tego notcha, w modelu 13 Pro jest większy, to też zresztą już pokazywałem Wam chociażby na Facebooku. Oko estety płacze, natomiast mam wrażenie, że większości osobom i tak nie będzie to w żadnym stopniu przeszkadzać, nie będą zwracali na to uwagę, bo jest to pierwszy do samej autoryzacji oraz głośników, mam wrażenie, że jest to niemalże taki sam poziom jak chociażby w modelu 12 Pro. Samo Face ID działa niemalże identycznie jak w modelu 12 Pro. Ja nie traktuję tego jako minus, bo w modelu 12 Pro ta przestrzenna autoryzacja naszej twarzy działała bardzo dobrze, i w tym przypadku nie jest inaczej. Robert w swoim materiale wspominał, iż model 13 Pro Max ma odczuwalnie lepsze głośniki względem modelu 12 Pro Max. Rzecz jasna, tego typu materiały oceniane są z perspektywy użytkownika. Ja większych różnic pomiędzy głośnikiem 13 Pro oraz 12 Pro nie widzę. W sensie nie słyszę, no ale podejrzewam, że problemy mogą być moje patologiczne uszy, które nie każdy dźwięk są w stanie wyczuć. Przechodząc płynnie do ekranów, mamy tutaj dokładnie analogiczną sytuację jak w modelach 12 oraz 13 Pro Max. Jasność typowa na poziomie 1000 nitów w modelu 13 oraz jasność typowa na poziomie 800. I znowu trochę na zasadzie tych głośników ja jakichś ogromnych, drastycznych różnic nie widzę. I ogólnie mam wrażenie, że cały ten materiał moglibyśmy podzielić z perspektywy największego gadżeciarza, który może jakieś tam różnice dostrzeże oraz normalnego, przeciętnego użytkownika, dla którego w stanowczej większości elementy będą nieodczuwalne. I może faktycznie w tej jaśniejszej dni ta jasność jest minimalnie lepsza. Okej, może jest minimalnie lepiej, natomiast absolutnie nie może być to powód dla wymiany modelu 12 Pro na 13 Pro albo zastanawiania się, czy warto kupić 12 Pro, a 13 Pro ze względu na tą jasność ekranu. Okej, jest więcej tych nitów typowo, natomiast poziom szczytowy jest dokładnie taki sam. Kolejna różnica poza notchem oraz jasnością ekranu to 120-hercowy ekran. I tutaj na pewno nie wypowiem się obiektywnie. Użytkując na co dzień już od paru ładnych lat iPady Pro z ekranem ProMotion adaptacyjnym 120 Hz, ja nie czuję aż tak ogromnej różnicy jak chociażby w urządzeniach na Androidzie. W sensie skłamałbym, gdybym powiedział, że różnica pomiędzy 12 Pro a 13 Pro nie jest odczuwalna. Jest odczuwalna, jednak mam wrażenie, że tak jak zresztą wspominałem na Twitterze, iOS nawet na 60 Hz wydaje się płynniejszy niż w istocie jest. I to już nie wynika z samej technologii, w jakiej został wykonany ekran, a raczej z samego oprogramowania i optymalizacji urządzenia pod dany procesor. Różnice są, natomiast mam wrażenie, że w głównej mierze będą odczuwalne a. w grach, o ile dana gra będzie wspierać 120 Hz i b. jeżeli włączycie sobie tryb slow motion, no i zobaczycie tę płynność przerzucania pomiędzy jedną aplikacją a drugą, faktycznie wtedy ta różnica jest odczuwalna. Natomiast mam wrażenie, że w codziennym użytkowaniu nikt nie korzysta z trybu slow motion, tym bardziej podczas użytkowania telefonu. Ciekawy temat tyczy się baterii. Każda osoba od góry do dołu, niezależnie czy mówimy o polskich youtuberach czy zagranicznych youtuberach, skupia się na baterii, mówiąc, że bateria jest odczuwalnie lepsza, uwzględniając już znowu, tutaj nawiązując do Roberta, model 12 Pro Max oraz 13 Pro Max. I ja tego nie neguję. Robert używa ten duży telefon, faktycznie tam ogniwo jest większe, tam można było baterię wrzucić większą, tutaj też. Gdybym z tego telefonu, gdybym na modelu 13 Pro włączył 60 Hz,
i używał na co dzień tak samo jak model 12 Pro, na pewno ta żywotność byłaby dużo, dużo lepsza. Myślę, że spokojnie 2-3 godziny. Ale jeżeli kupuję smartfon ze 120-hercowym ekranem, to nie wyłączam tego trybu po to, żeby oszczędzać baterię. Bo równie dobrze mógłbym zostać sobie przy modelu 12 Pro i mieć te 60 Hz. Wychodzę z założenia, jeżeli dany smartfon daną funkcję ma, to z niej korzystam. I w takim codziennym użytkowaniu, ja zresztą może pokażę ostatni dzień użytkowania tego telefonu, spokojnie od 7 do 8, 8,5 godziny SOT jesteście w stanie wytrzymać. Wczoraj ten telefon niemalże zajechałem, używałem go praktycznie cały dzień i wytrzymał mi od chyba godziny 9 rano do 12 w nocy, zjeżdżając od 100% do chyba 2%. Natomiast w takim cyklu mieszanym bez problemu 2 dni będziecie w stanie wytrzymać, ale 2 intensywne dni na modelu 13 Pro moim zdaniem nie są osiągalne. Krótko mówiąc, ten telefon działa niemalże identycznie jak ten, z tym, że zaznaczeniem, że tu mamy dwukrotnie większą częstotliwość odświeżania ekranu. Ja powiem może tak z własnego doświadczenia. Używałem i recenzowałem dla Was wiele telefonów ze 120-hercowym ekranem. Mam wrażenie, że jeszcze żaden telefon przy takiej częstotliwości odświeżania ekranu nie wytrzymywał aż tak długo. Ja to mówię, jeszcze raz zaznaczam, o modelu 13 Pro, więc nie wyobrażam sobie, jak długo może wytrzymywać model 13 Pro Max. Co do wydajności, urządzenia napędzają bardzo podobne procesory. A14 Bionic oraz A15 Bionic. Różnice, jakie możemy dostrzec? Po pierwsze, mamy tutaj wyższe taktowanie dwóch rdzeni. Dodatkowo mamy jeszcze jeden rdzeń graficzny. I faktycznie w benchmarkach, no siłą rzeczy musi to wyglądać lepiej. Natomiast w codziennym, normalnym użytkowaniu mam wrażenie, że nie jest to zupełnie odczuwalne. I podejrzewam, że może z perspektywy najbliższych 3-4 lat będziemy w stanie dostrzegać większą różnicę przy nowych wersjach oprogramowania, natomiast na ten moment to nadal jest bardzo, ale to bardzo wydajny procesor. Aparaty siłą rzeczy musiały ulec zmianie, no te obiektywy urosły, są znacznie jaśniejsze, co siłą rzeczy ma też przełożenie na jasność zdjęcia oraz szczegółowość. W dalszym ciągu 3 obiektywy 12-megapikselowe i powiem może tak, żeby nie czytać Wam specyfikacji ze strony producenta, co mi w tym telefonie podobało się najbardziej i co ja odczuwam względem tego modelu. Po pierwsze tryb filmowy. O tym więcej na pewno już powiem przy recenzji. Tryb filmowy wygląda spoko, wygląda, mam wrażenie, z tym cyfrowo nakładanym efektem głębi, wygląda najlepiej ze wszystkich smartfonów, ale nie oszukujmy się, na ten moment jest to pierwsza generacja tego typu filmów i tryb filmowy jeszcze będzie musiał trochę odczekać, tym bardziej uwzględniając tryb filmowy oraz filmy w ProResie, które standardowo, jak to u Apple w dniu premiery, jak każda większość nowości, nie jest dawana w urządzeniu. Więc z filmami ja bym się wstrzymał nad tymi zachwytami, natomiast jeżeli chodzi o aparaty, po pierwsze w iPhone'ie po raz pierwszy w historii mamy makro. I ja wiem, że użytkownicy Androida mogą sobie pocisnąć z tego bekę, rozumiem, szanuję, natomiast mam wrażenie, że to makro jest bardzo, bardzo dobre. Zresztą pokażę Wam kilka zdjęć porównawczych, czy w przypadku iPhone'a 12 Pro bylibyście w stanie zrobić takie zdjęcie z bliska, czy też nie. Sporą różnicę wynikającą z jaśniejszej przysłony widzę w aparacie ultraszerokim. Mam wrażenie, że niezależnie czy robimy zdjęcia w dzień czy w nocy, te zdjęcia są bardziej szczegółowe. W przypadku nocy zdjęcia mają mniej szumów, są bardziej, ja bym to w cudzysłowie nazwał, nieskazitelne względem modelu 12 Pro. Ale znowu, nawiązując do tego, co mówiłem Wam parę minut temu, różnice raczej są w dalszym ciągu kosmetyczne niż mocno odczuwalne, które dostrzeże na pierwszy rzut oka każdy pierwszy lepszy użytkownik telefonu. Przechodząc płynnie do tematu cen. W zeszłym roku użytkowałem model 512 GB, którego pamięć okazała się dla mnie w zupełności przegięta, natomiast wówczas nie miałem możliwości kupienia mniejszej wersji. W tym roku nie zdecydowałem się na wersję 128 GB, bo wynika to przede wszystkim z tego, że filmy w ProResie są nagrywane tylko w Full HD, a mimo wszystko chciałbym, żeby to już było nagrywane u mnie w 4K, więc zdecydowałem się na wersję 256 GB. Ten telefon kosztował mnie 5699 zł, Model podstawowy, wersja 128 GB jest dokładnie takiej samej cenie jak model 12 Pro rok temu. Ta wersja jest 128 GB, my zresztą z żoną korzystamy jeszcze z chmury rodzinnej, mamy 200 GB, więc jej to w zupełności wystarcza. I teraz odpowiadając na pytanie, czy warto jest przesiadać się z modelu 12 Pro na 13 Pro? No tutaj chyba nie będzie wielki spoiler i wielkie zaskoczenie, jak powiem, totalnie nie. Z drugiej jednak strony, jeżeli zależy Ci na częstotliwości odświeżania 120 Hz, zależy Ci na trybie makro oraz
no, mniejszym czy nie mniejszym notchu, zwał jak zwał, bo w jedną stronę jest mniejszy, w drugą jest większy, mógłbyś rozważyć zakup modelu 13 Pro. Natomiast ja tutaj nikogo do niczego nie zmuszam. Ten model w wersji podstawowej to około 5200-5300 zł. Na ten moment te telefony potaniały i są gdzieś za 4,5 tysiąca złotych, więc 700 zł. I teraz musicie sobie sami odpowiedzieć na pytanie, czy 120 Hz oraz tryb makro, czyli te dwie rzeczy, które według mnie na ten moment w okolicach premiery są najważniejsze, są warte tych około 700 zł. Natomiast jeszcze raz to powiem, jeżeli używasz model 12 Pro, myślę, że nie będąc gadżeciarzem, nie powinieneś nawet zastanawiać się nad wymianą tego urządzenia na to. No dobrze, zatem podsumowując porównanie iPhone'a 13 Pro oraz modelu 12 Pro. Jakie różnice w tych urządzeniach dostrzeżemy? Po pierwsze, temat konstrukcji. Urządzenie 13 Pro jest trochę grubsze, trochę cięższe, ma mniejszego, ale grubszego notcha, ma większe obiektywy, 120-hercowy ekran oraz o 200 nitów jaśniejszy ekran. Pod względem wydajności A14, A15 w benchmarkach faktycznie możemy dostrzec jakieś niewielkie różnice, jednak pamiętajmy, różnice dotyczą tylko i wyłącznie wyższego taktowania dwóch rdzeni oraz dodatkowego układu graficznego, na to totalnie nie zwracałbym uwagi. Jeżeli ktoś dużo pstryka zdjęć telefonem i w głównej mierze telefon służy do robienia zdjęć, myślę, że tryb makro jest to element, który paradoksalnie może wpłynąć na zakup tego bądź tego telefonu. Natomiast jeszcze raz to mówię, nie powinniście przesiadać się z modelu 12 Pro na 13 Pro Max tylko i wyłącznie dla trybu makro. Chociaż ja nikogo do niczego nie zmuszam. W temacie baterii w przypadku modeli 13 Pro oraz 12 Pro moim zdaniem, przy takim moim użytkowaniu, nie widzę żadnych różnic pomiędzy modelem 12 Pro a 13 Pro, z tym, że miejmy na uwadze fakt, że tutaj mamy to 120-hercowe odświeżanie, tutaj 60, zatem jestem pewny, że w momencie, gdybym wybrał sobie tutaj opcję 60-hercowego odświeżania, spokojnie dodatkową godzinę, dwie, a być może nawet i trzy, ta bateria by dłużej wytrzymywała. Ale tak jak mówiłem, no nie po to się kupuje telefon ze 120 Hz, żeby korzystać z 60. No nic, moi drodzy, z mojej strony byłoby to wszystko. Jeżeli materiał okazał się dla Was pomocny, gorąco zachęcam, choć nie zmuszam, o pozostawienie tej motywującej łapy pod filmem oraz pozostawienie subskrypcji na kanale. Pełnoprawna recenzja z większą ilością zdjęć, z większą ilością filmów oraz szczegółowym omówieniem tego modelu najprawdopodobniej w poniedziałek na kanale. Będą też filmy o modelu 13 oraz 13 mini, 13 Pro Maxa raczej nie będę robić, bo to praktycznie to samo, tylko że większy z lepszą baterią. Przypominam o konkursie, który w dalszym ciągu trwa. W ostatnich dwóch filmach, które wrzuciłem na kanale, dwa AirTagi na jeden film, czyli łącznie 4 AirTagi do wygrania. Tymczasem kłaniam się nisko, miłego, spokojnego dnia, popołudnia, wieczoru życzę. Pozdrawiam serdecznie. See ya.